Witam Państwa serdecznie w kolejnym bloku programowym Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Mój gość, Pani Prezes Stefania Gąsiorowska. Witam Pana, witam Państwa. Dzień dobry Pani Prezes. Najtrudniejsza i najważniejsza sprawa zarazem dla spółdzielców to walne zgromadzenie. Jesteście w tej chwili przed tym zgromadzeniem. Tak, jest to ustawowo ustanowiony najwyższy organ spółdzielni, który ma skwitować rok 2017, ale w tym roku nie tylko. Ma przed sobą inne bardzo ważne zadania, o których za chwilę, ale powiem, że przedtem, zanim rozpiszemy walne zgromadzenia, uprawnionym ustawowo do tego jest zarząd, to musimy przeprowadzić pewne działania informacyjne wśród naszych mieszkańców. Przeprowadziliśmy w tym roku 13 zebrań w nieruchomościach. Frekwencja na nich nie była oszałamiająca. Odbyły się one w okresie od 14 marca do 13 kwietnia. Uczestniczyło w nich 284 osoby, co stanowi zaledwie 3,08% osób uprawnionych. Pani Prezes, ta frekwencja rośnie czy nie rośnie, patrząc na poprzednie lata? Nie, jest to najniższa frekwencja od 7 lat. Tłumaczyć ją można na wiele sposobów. W pierwszym roku, kiedy była zdecydowanie najwyższa, bo przekraczała 7%, na pewno ciekawość doprowadziła ludzi na te zebrania, ale nie tylko ciekawość, także liczne potrzeby, które mieli do zgłoszenia. Był to taki pierwszy rok, w którym stworzyliśmy na bezpośrednich zebraniach z mieszkańcami możliwość składania wniosków i mogli przyjrzeć się, czy poważnie do tego podchodzimy, czy te wnioski będziemy realizowali. No i ponieważ je staraliśmy się realizować i udowodniliśmy, że realizujemy, w kolejnym roku już byli nieobecni ci, którzy uzyskali to, co chcieli, przychodzili następni i tak ta grupa maleje. Maleje, z obserwacji widzę, że maleje wraz z postępem robót realizowanych przez nas, czyli zaspokajaniem kolejnych potrzeb bez czekania na wnioski, a wyciągając jakby wnioski własne, co, gdzie jest potrzebne. Czyli nie bijemy na alarm z tego powodu, że mało osób przychodzi. Bo z tego można pozytywne wnioski również tak, wyciągnąć. Tak, można również pozytywne. Ja myślę, że te punkty informacyjne, które Państwo macie, również myślę, mają duży wpływ. Myślę, że to także się do tego przyczyniło. Liczne ankiety prowadzone przez administrację. Zresztą w tym roku zebrania wykorzystaliśmy także do tego, żeby przeprowadzić takie ankiety i uzyskać informacje, bo co roku trochę urozmaicamy tą formułę zebrań. Mhm. Chcieliśmy się dowiedzieć, czego od nas nasi mieszkańcy oczekują. Z tych wypowiedzi wyraźnie wynika, że jeżeli chodzi o sposób zorganizowania, przygotowania materiałów, miejsce, wszyscy uważają, że jest najlepsze z możliwych, nie wskazują innych rozwiązań. Jeżeli chodzi o preferencje w zakresie informacji, to nieco ku mojemu zdziwieniu, najbardziej są skoncentrowani na remontach i inwestycjach. Nawet nie wyrażają zbytniej aprobaty w sprawie informacji o zaległościach, o postępowaniach egzekucyjnych, to są tematy czy niepopularne, o administracji, ale nie mówimy tam o nazwiskach, natomiast przekazujemy wiedzę, która wydaje mi się, że z praktycznego punktu widzenia jest ważna dla każdego członka, a w szczególności dla tych osób, które się interesują, bo widać, że żywo zależy im na ich nieruchomościach, więc ta wiedza jest cenna. Może jest zbyt precyzyjna, my tu wyciągniemy z tego wnioski, będziemy próbowali ją bardziej uogólnić, przekazać ją w bardziej strawnej formie, tak zwanym ludzkim językiem, a nie językiem administracyjnym. Ale na tych zebraniach złożono też 159 wniosków. To są wnioski zwykle dość drobne, ale dla ludzi bardzo istotne. Takie, których na co dzień mogliśmy nie dostrzec, ale usprawnią czy ulepszą odrobinę ich życie. Przy okazji mogą bezpośrednio porozmawiać ze swoimi administratorami, z przedstawicielem działu technicznego, czy przedstawicielami zarządu lub pełnomocnikami zarządu, którzy też tam są obecni. Aż 211 osób z tych 284 wypełniło te ankiety i dało nam swoje przyzwolenie czy wskazówki na to, jak chcą, żeby te zebrania przebiegały w kolejnych latach. Tu mam apel do mieszkańców Klonowego II, bo tam pan kierownik administracji poprzez swoich administratorów prowadzi akcję ankietową, w której chce poznać ocenę przez państwa sformułowaną jakości pracy gospodarza w zakresie utrzymania czystości i higieny wokół budynków i zieleni, a także ocenę pracy administratora.
ta informacja zwrotna jest nam bardzo potrzebna, żebyśmy mogli modyfikować swoje podejście do obsługi państwa. Także gorąco proszę, to jest ankieta anonimowa. Dostaniecie ją państwo do swoich skrzynek i będzie zawieszona w każdej klatce skrzynka, do której zwrotnie się wrzuca. Potem trwają analizy i staramy się wyciągać z tego wnioski. Wnioski mają służyć poprawie jakości obsługi na rzecz państwa. Mówiąc o frekwencji, chcę przywołać tutaj, bo od razu widząc te wnioski, wzięłam sobie analizę frekwencji na walnych zgromadzeniach. Walne zgromadzenia odbywają się w spółdzielni od 2008 roku. Było tylko jedno walne zgromadzenie, na którym frekwencja wyniosła aż 7,2%. To był rok 2012, rok, w którym odbywały się jednocześnie wybory do Rady i był to rok, w którym było skoncentrowane niezadowolenie wywołane budową hydroforni i sposobem ich rozliczenia. Czyli siła napędowa do tej obecności to nie była jakaś taka ogólnospółdzielcza troska o byt spółdzielni jako takiej, o poprawę naszej jakości, a ocena własna znaczącej grupy, bo grupy prawie 1000 rodzin, które znalazły się w sytuacji konieczności poniesienia dodatkowych kosztów przy realizacji pewnych ustawowych obowiązków. Później już ta frekwencja waha się na poziomie około 3-2%. W roku wyborczym znowu, w 2015, było to 388 osób, czyli 4,46%. I mamy rok 16, 17, normalne lata, kiedy mówimy o zadaniach, rozliczeniach. I tutaj mamy na sali 161 na całości walnego zgromadzenia lub 139 osób, czyli jest to znacznie poniżej osób będących na zebraniach. Ważny element, który chcę tutaj dodać, to to, że przyszło 284 osoby, to jest jakiś rodzaj oceny, ale wysłaliśmy do 9400 osób do każdej skrzynki pełną informację o wykonaniu zadań za rok ubiegły i plan na rok następny. Czyli tu może część została usatysfakcjonowana. Wszyscy zostali zawiadomieni i widocznie nie wnieśli żadnych wątpliwości czy uwag, nie znaleźli potrzeby przyjścia. Część osób, żeby wyjaśnić swoje wątpliwości, zgłasza się bezpośrednio do spółdzielni, do odpowiednich działów czy na salę obsługi, której ocena jest coraz lepsza, jeżeli chodzi o mieszkańców także. Także myślę, że przygotowanie nastąpiło, tak? No i teraz przejdziemy do samego dzieła najważniejszego, które zarząd rozpisał w drodze uchwały na koniec czerwca roku 2018. Odbędzie się ono w dniach od 26 czerwca. To jest pierwsza część walnego zgromadzenia, która odbędzie się w salice starostwa i na niej będą brały udział Jaworowe Centrum, Kasztanowe, Klonowe II, Osiedle za Szpitalem, Dziewiarz i członkowie oczekujący. Drugiego dnia, 27 czerwca, będzie Polna Północ i Klonowe I. Oba zebrania w starostwie w sali C od godziny 16. 28 to jest osiedle w Błaszkach w Centrum Kultury, 29 osiedle w Warcie w budynku gimnazjum tamtejszego o 16, 30 Szadek także w gimnazjum o godzinie 10. Gorąco zapraszam wszystkich członków spółdzielni, jest nas znacznie więcej, o czym już wcześniej mówiłam. Z mocy prawa dopisano ponad 2800 członków, czyli wszyscy współmałżonkowie lub te osoby, które nie chciały wcześniej członkostwa z uwagi na udziały wpisowe, wolały pozostawać użytkownikami bez członkostwa, a nabyły na wolnym rynku własnościowe prawo, stały się z mocy ustawy członkami. Przepisy przyniosły dla państwa pewne zmiany. Jedna z tych zmian to możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika. Jeden pełnomocnik może reprezentować tylko jednego członka. Żeby ułatwić państwu tę sprawę, ja myślę, że ustawodawca głównie miał na celu jedno. Jeżeli uznał, że sam fakt posiadania mieszkania i oboje małżonkowie mają być członkami, to choćby ułatwić im aktywność w walnym zgromadzeniu,
to prawo umocowania drugiego współmałżonka, już nie osobistego udziału. Dla ułatwienia Państwu tej operacji przygotowaliśmy druki pełnomocnictw. To nie jest obligatoryjne, żeby z nich skorzystać, ale pełnomocnictwo musi być sporządzone na piśmie. Musi być w pełnomocnictwie wyraźnie wskazane, kto z podaniem miejsca posiadanego prawa, tak żeby można było tę osobę zidentyfikować w rejestrach, i kogo upoważnia. I tutaj już ta osoba upoważniona nie musi być członkiem spółdzielni, ale musimy podać takie dane, które pozwolą nam ją zidentyfikować przy wejściu na walne zgromadzenie. Dodatkowo wszyscy chyba już wiemy, że od 25 maja wchodzi ustawa o ochronie danych RODO. W związku z RODO mamy obowiązek pobrać od każdego pełnomocnika jego zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Ustawa nakłada na nas ten obowiązek, czyli jesteśmy do tego upoważnieni, ale ma to być jego świadoma zgoda, że przyjmuje do wiadomości, że te dane będą po pierwsze już przekazywane, i to głośno, przez prowadzącego na walnym zgromadzeniu, bo listę pełnomocników się wyczytuje, a potem składowane w archiwach spółdzielni i w rejestrach elektronicznych do czasu wymaganego innymi ustawami. Chcę powiedzieć tak, że jest to ważny moment, ważki. Dlatego podkreślałam ten rok 2015, wybory. 3 lata minęły bardzo szybko. Działo się w nich bardzo wiele. Państwo na bieżąco byliście informowani o tym, co się dzieje. Kadencja Rady skończyła się. Zgodnie z przepisami naszego prawa, członkiem Rady można być nie dłużej jak 2 kolejne kadencje, zatem nawet nie wszyscy obecni członkowie Rady, jeżeli nikt nie musi, ale jak zechcą, to ci, którzy mają 1 kadencję, mogą kandydować nadal. Natomiast część osób już musi się z nami pożegnać, przynajmniej na czas trwania co najmniej 1 kadencji. Dlatego proszę, żebyście Państwo się zastanowili sami nad tym, czy macie wolę działania w spółdzielni, czy chcecie być zaangażowani w to, co w spółdzielni się dzieje. Jest to możliwość zaistnienia w tym momencie. Trzeba zdobyć poparcie co najmniej 20 osób. Trzeba znaleźć osobę czy osoby, które złożą wniosek, wskazując Państwa. Sami zainteresowani będą składali w spółdzielni oświadczenie o zgodzie na kandydowanie i oświadczenia wynikające ze statutu o niekaralności, o niezaleganiu. Wszystkie te kryteria, które są w statucie określone, w zawiadomieniu to Państwu dokładnie precyzujemy. Zgodzić się na prezentowanie swojego wizerunku, bo przyjęto już na kolejnych wyborach, że prezentujemy zdjęcie. Jest krótka charakterystyka kandydata, którą może zrobić kandydat osobiście lub osoby jego zgłaszające. Jest to taka mini kampania wyborcza sprowadzona do 5 części walnego zgromadzenia, na które zawsze kandydatów zapraszamy, biorą w nim udział, a podczas obrad odczytujemy te informacje, chyba że kandydat na samych obradach chce jeszcze coś powiedzieć i zgłosi ten fakt do przewodniczącego obrad. Do tej pory praktyka była przyjęta, że to komisja wyborcza lub jak w poprzednich wyborach nawet speaker czytał informacje o osobie, każdy się zapoznawał, mogli uczestnicy, członkowie zadać tym osobom także pytania, jeżeli je do nich mieli. Innymi ważnymi zagadnieniami, które będą przedmiotem walnego zgromadzenia, to oczywiście przyjęcie sprawozdania finansowego, wysłuchanie informacji o lustracji spółdzielni, udzielenie absolutorium członkom zarządu, kwitując ich działania w minionym roku, uchwalenie kierunków działania na najbliższe 2 lata, no i zmiana statutu. Postanowiliśmy w tym roku na tym walnym zgromadzeniu skoncentrować się jedynie na tym, do czego nas zmusza ustawa. Ustawodawca doświadczony złymi praktykami z poprzedniej zmiany ustawy z 2007 roku wpisał wyraźny, nieprzekraczalny termin, do którego każda ze spółdzielni musi złożyć w sądzie rejestrowym i zarejestrować zmiany w statutu dostosowujące statut do ustawy. Wprawdzie przepisy prawa ogólne, kodeks, mówi, że jeżeli zmienia się przepis w ustawie, to
przepis statutu przestaje obowiązywać. Obowiązuje wprost przepis z ustawy. Ale ustawodawca chciał jednak być bardziej precyzyjny. Ten termin nieprzekraczalny to jest 9 września 2018 roku. Zatem wnosimy na to walne zmiany, które muszą zostać wprowadzone, czyli usuwamy w ogóle lub zastępujemy te zapisy statutu, które kłócą się z treścią aktualnie obowiązującej ustawy. Do 4 czerwca każdy z Państwa dostanie powiadomienie. Myślę, że koledzy na antenie pokażą treść tego powiadomienia. W powiadomieniu jest informacja o dacie zgromadzenia, o podziale jego na części, jest załączona na jednej ze stron uchwała Rady Nadzorczej dokonująca ustalenia zasad kwalifikowania członków do udziału w poszczególnych częściach. Jest także porządek obrad i są ważne dla Państwa terminy i wskazania źródła przepisów. Odwołujemy się także do naszej strony internetowej, na której będą mieli Państwo prezentowane niektóre dodatkowe informacje. Proszę się dokładnie w te zawiadomienia wczytać i wyciągnąć z nich wnioski. Ja tylko zwrócę uwagę na kilka ważnych dat. Do 11 czerwca każdy członek, który uzna, że w porządku obrad nie ma rzeczy, która jego zdaniem jest bardzo ważna i chciałby, żeby zaistniała, ma prawo podjąć inicjatywę, uzyskując jeszcze wsparcie jednej osoby jako wnioskodawca i 10 członków jako popierających, sformułować, tu także mamy druki od lat, zresztą wykorzystywane przez naszych członków, w których sformułowane jest żądanie zamieszczenia i podana treść oczekiwanego rozstrzygnięcia wraz z projektem uchwały. Od 12 czerwca, czyli po tym dniu, kiedy rozpatrzymy wnioski, musimy wyłożyć materiały, w tym także te, gdyby ktoś wnioskował o rozszerzenie porządku i zostało to uwzględnione, także te projekty uchwał wniesione przez członków. Od 12 czerwca można się z wszystkimi projektami uchwał i dokumentami, takim jak bilans, badanie, zapoznać w siedzibie spółdzielni. I potem kolejny termin, także do 11 składamy wnioski od kandydatów na członków Rady Nadzorczej, to jest ważna data. Także tutaj. I potem jest kolejny termin, to jest 22 czerwca, na 3 dni przed pierwszą częścią. Osoby, które zapoznały się z projektami uchwał i mają do nich wnioski związane z poprawkami ich treści, mają prawo już wtedy samodzielnie, bez szukania jakiegoś poparcia, takie wnioski złożyć, a zarząd jest zobowiązany je na walnym zgromadzeniu przedstawić. Jeszcze raz chcę zachęcić Państwa do tego, żebyście brali udział. Chcę przypomnieć, że bardzo ważne jest posiadanie dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości. Wprawdzie znana jest nam technika potwierdzenia tożsamości, ale musi się znaleźć co najmniej 2 osób, które osobiście zna osobę i to poręczać. Walne zgromadzenie, jak wspomniałam, jest bardzo sformalizowane. Dopuszczenie do obrad osób nieuprawnionych może być jedną z przesłanek podważania podjętych na walnym zgromadzeniu uchwał. Chcę także powiedzieć, że ponieważ jest to walne zgromadzenie wyborcze, to zgodnie z naszym statutem w akcie wyboru uczestniczy notariusz. Notariusz jest przy urnie, notariusz jest przy komisji skrutacyjnej, notariusz zabiera opieczętowane przez komisję depozyty. I dopiero to będzie pierwszy poniedziałek roboczy po 30, czyli to już będzie 2 lipca, czyli już w lipcu spotykamy się i ustalamy tak zwane techniczne ustalenie wyników. Będę także zwracała się do naszych członków, jeżeli zechcą, to żeby na poszczególnych częściach walnego wskazali osoby spośród siebie, które będą w tym posiedzeniu technicznym uczestniczyły, będą jakby ich mężami zaufania, patrzącymi na ręce notariusza oraz nas, którzy tę czynność techniczną zgodnie ze statutem wykonujemy. Wierzę jak zawsze w mądrość i takie zaangażowanie członków spółdzielni. Myślę, że Państwo przemyślą sobie dokładnie miejsce, w którym chcieliby się znaleźć, jaką chcieliby włożyć cegiełkę w budowę tej naszej drogiej spółdzielni. I jeszcze raz Państwa serdecznie zapraszam.
Jeżeli pan redaktor pozwoli, to w tym miejscu chciałabym tak jeszcze małą informację, bo sporo telefonów... Nie śmiałem się odzywać, bo naprawdę tyle ważnych informacji wynikających, tak jak pani powiedziała, z tego, że ten proces jest bardzo, bardzo skomplikowany. Myślę, że wysłuchanie, zapoznanie się z materiałami pozwoli na to, że jak zawsze będziemy sprawnie i doskonale obradowali. Dużo jest interwencji w sprawie koszenia traw. Moi drodzy państwo, jest szczególny rok. Wegetacja, przyroda obudziła się bardzo szybko i gwałtownie zaczęła się otwierać na nas, tak? Kasztany zamiast być przed maturą, na maturę były prawie przekwitnięte. Akacje zamiast na wakacje przekwitły już nam w maju, nie zmarzły. Bzy praktycznie już mamy tylko wspomnienia po nich. Wszystko, co kwitnie, kwitnie bardzo szybko. Ja się obawiam, że na koniec czerwca będziemy mieli syndrom jesieni, tylko astry. Pani i to, prezes, co, nie wywołujmy wilka z lasu. Ale to nie chodzi o to, to nie chodzi o to, że będzie zimno. Chodzi o to, że wegetacja tak szybka, że chyba, że te rośliny jeszcze raz będą w stanie zakwitnąć. Bo to ja od lat nie pamiętam takiego tempa dochodzenia wszystkich roślin w ogrodzie. Ale zapewniamy i tak samo państwa, że lato będzie latem, proszę się podobno nie obawiać. Podobno ma być, na pewno nawet będzie bardzo upalne. Mamy w planach normalnie 5 pokosów. Co roku robiliśmy od wielu lat przetarg w miesiącu kwietniu, rozstrzygaliśmy go na początku maja. W tym roku dokładnie poszliśmy tym samym tokiem. Już wyciągnęliśmy wnioski, będziemy robić przetarg na zieleń w styczniu lub lutym, tak? Po to, żeby wyłonić przyszłego, bo robimy tylko na rok. W tym roku rozstrzygnął się przetarg w dniu chyba 7 czy 8 maja, 10 zawarto umowę, 14 ruszyło koszenie. Aktualnie wykoszone jest klonowe 1, klonowe 2 się kończy i już dzisiaj weszli na jaworowe. Myślę, że to zadziała szybko. Do tego jeszcze są pewne ustalenia, bo mamy za chwilę Boże Ciało, na które zwykle w rejonie, gdzie procesje chodzą w naszym rejonie, także staramy się być gotowi. I ten i pełen się wykosić, ordung i gotowość będzie. Zakończenie zapowiada nam pan obsługujący na 6-7 czerwca już zupełnie wszystkiego w pierwszym pokosie i nie wiem, czy nie będzie musiał się rozpoczynać już zacząć drugi. Tak? Także tyle gwoli wyjaśnienia, bo państwo często robią takie uwagi, że zajmujemy się wieloma rzeczami, a prozą życia nie. My tą prozę dostrzegamy, tylko nie zawsze za nią jesteśmy w stanie nadążyć, ale czynimy wszystko, żeby tak było. Ja bynajmniej myślę, że pani również cieszy się z tego, że ta wiosna tak pozytywnie nas zaskakuje, bo po prostu dużo więcej chęci do pracy i do aktywności na zewnątrz, w otoczeniu pięknej przyrody, a nasze miasto tej przyrody ma sporo, także jest gdzieś ten wolny czas spędzać i w związku z tym niech ta trawa rośnie, prawda? Wcześniej, jak będzie rosła później, za szybko, będziemy więcej nas kosztowało, ale przeżyjemy. Państwo poradzicie z tym problemem, natomiast my na pewno będziemy, pani prezes, dużo zdrowsi dzięki temu. Tak jak państwo słyszeli, tutaj pani prezes przekazała bardzo dużo takich ważnych informacji. Jeszcze raz tutaj pozwolę sobie zachęcić państwa do udziału w tym walnym zgromadzeniu, bo nawet z tego, co pani prezes powiedziała, to jest bardzo istotna sprawa na kolejne lata dla wszystkich członków spółdzielni. Bo decydować będziecie państwo o tym, kto będzie zarządzał tą spółdzielnią, w jaki sposób i co w tej spółdzielni w kolejnych latach się będzie działo. Ja przejdę teraz do kolejnego tematu, żeby troszeczkę zmienić obraz tej spółdzielni, że nie toniecie państwo tylko w tysiącach papierów i od zgromadzenia do zebrania i od zebrania do zgromadzenia. Chciałem, szanowni państwo, powiedzieć o przyjemniejszych sprawach. Wiem skądinąd, że 29 przygotowujecie państwo duży festyn rodzinny dla waszych członków spółdzielni tutaj w Sieradzu. Wiem również, że 1 otwieracie kolejny plac zabaw w Warcie. A ja teraz tak zaskoczę panią prezes. Chciałem zapytać, czy pani prezes mniej więcej wie może, ile w 2018 i 2017 roku udało wam się oddać do użytku nowych placów zabaw? Akurat w 2017 były poślizgi i ten jeden z efektów planowanych na 16. Dwa. W 16 dwa. Uroczyste otwarcie było na osiedlu Kasztanowym, na długo oczekiwanym do pozyskania terenie i jeden plac zabaw na osiedlu Klonowym drugim.
Natomiast ten boom realizacji placów to już troszeczkę się wyciszył, bo już główna realizacja była w latach poprzednich. Razem tych nowych placów jest teraz 13, tych nowocześnie wyposażonych. To już te, które mówię, to już będzie 15, 16 ten jeszcze na wyzwolenia w tym roku, jeszcze jeden plac będzie oddany. Place to wielka radość, ale także problem związany z uwagami osób, które no, nie mają dzieci, są czasami zmęczone życiem, czasami schorowane i skarżą się na przykład na zbytnią intensywność użytkowania placa, w szczególności takim kontrowersyjnym elementem jest ten zjazd taki linowy, który jest wielką atrakcją dla dzieci, ale rzeczywiście wywołuje jest dość, dużo emocji. Dość głośnym elementem i wywołuje dużo emocji. Tutaj chcę powiedzieć wszystkim, którzy dla których te emocje są negatywne, że to jest niesłychanie trudne pogodzić wolę jednych i drugich. Próbujemy znaleźć złoty środek, który nie zawsze Państwa będzie satysfakcjonował, ale myślę, że musimy koegzystować, czyli znaleźć metodę na zadośćuczynienie jednej i drugiej stronie. Wracając do imprez, o których Pan powiedział, cały ten rok upływa pod znakiem 60-lecia Sieradzkiej Spółdzielni. Postanowiliśmy, że będzie, każda impreza będzie podkreślała to 60-lecie, tą naszą więź z członkami i tą inną funkcję niż tylko funkcja zarządzania i tego czystego konserwatora, nadzorcy, opiekuna, ale także zapewnienie jakiejś rozrywki, spotkań rodzinnych. Ten festyn, który jest 29 maja na Parku Osiedlowym Bronieckiego, miejskie urządzenie, ale od lat służy doskonale rodzinom spółdzielczym. Tam będzie bardzo atrakcyjny festyn, animacyjny zawrót głowy, nadchodzi pipi, plakaty atrakcyjne powieszane w klatkach. Brakowało tam ludzi. Cieszą się dużą popularnością tego. Te festyny cieszą się dużą popularnością. Będzie masa konkursów, nagród, rozrywek. Myślę, że zarówno dzieci, jak i rodzice, a głównie dziadkowie, bo to dziadkowie zwykle dzieci prowadzają na takie imprezy, będą z tego bardzo zadowoleni. Podobnie bardzo starannie przygotowują imprezę administratorzy na osiedlu w Warcie. Doświadczenia nabyli na osiedlu Kasztanowym. Fajny prezent na Dzień Dziecka. Tak. I teraz plac został otwarty wcześniej, ale robią tą uroczystość, też zatrudniają animatorów, kupują masę mniejszych i większych nagród. Myślę, że doskonale się będą warckie rodziny na tym festynie bawiły, a przy okazji może uda się, żeby te rodziny też dopisały na walnym zgromadzeniu w Warcie. Tam mieliśmy pecha w ostatnich 2 latach. Nie mogliśmy ukonstytuować tej części. Mam nadzieję, że w tym roku ten festyn, nasza obecność tam też przyczyni się do tego, że będzie tych ludzi troszeczkę więcej.